Identyfikator podmiotu SCP-085. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-085 przechowywany będzie na tablicy do rysowania białą kredą w zabezpieczonej placówce. Nadzorowany kontakt z SCP-085 jest możliwy bez żadnych ograniczeń dla pracowników z upoważnieniem poziomu drugiego. Wszelki personel wchodzący w kontakt z SCP-085 podlega przeszukaniom i losowym analizom psychiatrycznym podczas wchodzenia i wychodzenia z przechowalni. Absolutnie żaden papier ani płótno nie może opuścić przechowalni SCP-085. Wszelkie papierowe śmieci muszą zostać zniszczone poprzez spopielenie po przeprowadzeniu na nich dokładnej analizy. Papier i artykuły rysownicze mogą wnosić jedynie wybrane osoby. W razie pożaru płomienie należy ugasić poprzez nagłą wymianę atmosfery i użycie systemu pozbywania się dwutlenku węgla. Personel w takim przypadku będzie musiał założyć maski tlenowe i podłączyć je przewodami z zbiornikami powietrza na ścianie celem zapobieżenia uduszeniu się, ponieważ procedura nie może zostać przerwana dopóty, dopóki ostatni płomień nie zostanie ugaszony. Opis. SCP-085 to wynik eksperymentu przeprowadzonego pomiędzy SCP-067 i SCP-914. Używając SCP-067, tester 1101F narysował kobiecą sylwetkę mierzącą około 15 cm wysokości i 3,8 cm szerokości. Figura ubrana jest w letnią sukienkę i posiada długie włosy z kucykiem. Postać podpisano Cassandra. Doktor zaproponował używanie różnych ustawień SCP-914 dla obrazów wykonanych przez SCP-067. Używszy ustawienia dokładnie, rysunek Cassandra został przetworzony do obecnej formy, świadomej, zdolnej do poruszania się, pozbawionej koloru, młodej kobiety. Kolejne próby duplikacji tego wyniku nie przyniosły sukcesów. SCP-085 woli być nazywana Cassie. Jest całkowicie świadoma swojego istnienia i swojej dwuwymiarowej formy oraz utrudnień przebywania w świecie trójwymiarowym. Jest niema, ale nauczyła się komunikować z pracownikami fundacji językiem migowym i poprzez pismo. Z obiektem można się komunikować, pisząc tekst na papierze, na którym obiekt istnieje. Personel stwierdził, że Cassie jest przyjazną i ambitną osobą, której jednak doskwiera samotność. SCP-085 jest w stanie wpłynąć na każdy narysowany na jej papierze obiekt. Przykładowo, potrafi nosić narysowane ubrania, jeździć narysowanymi autami i pić narysowane trunki. Z wyjątkiem zwierząt i ludzi, każdy narysowany obiekt ożywa w momencie wejścia w kontakt z SCP-085, ale natychmiast po zerwaniu więzi z Cassandrą zamiera w bezruchu. Szkice poruszających się zjawisk, takich jak fale na oceanie czy kołyszące się drzewa, nie poruszają się, dopóki nie zostaną użyte przez SCP-085. SCP-085 zademonstrowała także umiejętność przemieszczania się z jednego arkuszu papieru na drugi, zakładając, że te zostaną równo do siebie przyłożone. W razie wejścia SCP-085 w obraz, na którym nie można rysować, np. powtarzający się wzorek, obrazek ten stanie się tłem. SCP-085 postrzega obraz jako nieskończenie wielką płaszczyznę, na której stworzone jest dzieło. Obecnie SCP-085 może istnieć jedynie na papierze i płótnie. Obiekt nie może przejść na zdjęcia, tekturę, szkło ani na pergamin. Podczas przechodzenia na inne dzieła SCP-085 przyjmuje styl artystyczny nowego otoczenia. Może to być komiks, malowidło olejne, akwarelowe lub szkic węglem. Notatka. W formie komiksowej głos SCP-085 przyjmuje formę widoczną jako tekst w dymku myślowym lub mówiony, w typowo komiksowej aranżacji, a ona sama przemieszcza się pomiędzy panelami komiksu, jednocześnie zmieniając swój rozmiar zgodnie z perspektywą panelu, na którym w danej chwili się znajduje. Dokument 085-1. Zapoznanie z kilkoma dziełami M.C. Eschera. Cassandro. Nazywa się to wznoszenie się i opadanie. Co o tym sądzisz? Nie zauważasz niczego nielogicznego w związku ze schodami? Dokument 085-2. Incydent 085-A. Do roku SCP-085 była nieświadoma swojego statusu. Obiekt dwuwymiarowy. W świecie trójwymiarowym. Protokoły bezpieczeństwa wymagały, by prawdziwa natura SCP-085 była trzymana w tajemnicy przed obiektem w celu zapobieżenia problemom psychologicznym. Rozbieżności z pojmowanym prawdziwym światem były prezentowane w postaci snów i koszmarów.
Poczyniono także działania mające na celu zaprezentowanie SCP-085 scenariusza, w którym jest ona ostatnim ocalałym człowiekiem w postapokaliptycznym świecie i szuka ona innych, pozostałych przy życiu ludzi. Iluzja uległa natychmiastowego rozwijaniu w rezultacie incydentu, kiedy naukowiec Fundacji SCP przez przypadek wniósł do przechowalni raport o SCP-085 i przyłożył go do aktualnego miejsca pobytu obiektu. Zanim badacz się spostrzegł, SCP-085 przeszła na powierzchnię dokumentu i uświadomiła sobie swoje prawdziwe pochodzenie. Po incydencie kilku naukowców zażądało natychmiastowego zniszczenia artefaktu. Wnioski zostały złożone przez Radę O5, która decyzją większości do zadecydowała, iż SCP-085 nadal będzie istnieć. Po poznaniu prawdy o sobie przez obiekt obserwatorzy zauważyli, że SCP-085 wykazuje objawy depresji endogennej. Zaproponowano poddanie obiektu terapii psychiatrycznej, aczkolwiek forma egzystencji SCP-085 może stanowić w tej kwestii problem. Osiągnięto pewnego rodzaju sukces poprzez zapewnienie SCP-085 namacalnych środków odciągających uwagę od problemów. W dodatku do wspomnianych wcześniej iluzji optycznych, SCP-085 wyraziła zainteresowanie zestawem rysunków technicznych Forda Mustanga Convertible z roku 1964. Przerabiała każdą część po kolei tak, że zaczęły wyglądać jak naturalistyczne elementy dzieła, a następnie w przeciągu roku złożyła je ręcznie w pełnoprawny pojazd. Paliwo zapewniane jest poprzez wydruk pracownika obsługi stacji benzynowej Norman Rockwell. Wnioski o inne, podobne do tego, dywersje od problemu natury SCP-085 czekają na rewizję i rozpatrzenie przez pracownika z uprawnieniami O5.